Dymy na skateparku! Paki, co robicie? Nie wiem. Miało nie padać, mówili, ale coś mnie okłamał pan Bartosz Tabor. O ty, o ty. Zrobiłem parasol z bakieta i dajemy radę nagrać dalej. Skąd jechałeś? Z Krakowa. I gdzie spałeś? Pod McDonald'em na ławce, żaden by czym. Jedzie Rudy na różowy kupona. Przypadek? Nie sądzę. Tyk. No i nie dał rady. Ten autobus jechał. To jest nielegalne, na autostradzie nie wolno wjeżdżać na rowerach. Witam bardzo serdecznie, dzisiaj jesteśmy w Stargardzie na dżemie, chyba piątym, mi się wydaje, czy tam którymś. Jest trochę ludzi. No patrzcie, ludzi jest. No to wszystko to prawie był miksiarze. Na razie jest tam taka konkurencja dla dzieci, że przejeżdżają pod tyczką, kto niżej, to tam nic ciekawego, choć tu Krzychu jedzie i nie przejedzie i na tym to polega. No. Zaraz będą jakieś grube gleby i grube triki, więc jak ktoś się nie interesuje rowerami, to i tak radzę zostać, bo tu już jest poziom gruby. Przyjechały ziomki z Krakowa, z Warszawy, no z różnych miejsc, to z całej Polski. I będzie grubo, mam nadzieję, także oglądajcie, a ja wam będę nagrywał, ja wam będę nagrywał grube gleby i grube rzeczy same, no i może coś jak ja poskaczę, zobaczymy. Siemamo, opowiadaj jak tam pomalowaliście skatepark, tutaj widzę jest kratka, tu jest jakiś coś. Miał być wans, no ale... Właśnie też słyszałem, że miał być wans. Za dużo było. Za dużo roboty, tak? No ale ogólnie skatepark jest taki żółto-czarny, tu jest wans, a tu jest graffiti. My to malowaliśmy i tu jest git. A ja tam nawet machnąłem wałkiem dwa razy. No ale ty byłeś pijany. Nie. Tak. Nie, to ty byłeś. Nie, ja nie byłem. Jak to? Ale nie, no jest nie źle, mogło być gorzej, był, nie? Był. O, że wszyscy biją brawo, bo młody wygrał. No dobra, kit z tym, zaraz będą gleby, to nagramy coś fajnego. Będzie ciekawie, będziemy skakać w górę i będzie aż tak wysoko. Siema Krzychu. I tu będą, może będą gleby, bo lądowanie, jak ktoś chce wysoko skakać, to myślę, że będziesz lądował na płachę, nie? Założy się, że ktoś tam rurę wywali i będzie porysowana dzisiaj. A to test, kto w ogóle się nadaje do zawodów, więc wszystkie dzieci od razu skasowane. Tak. Tutaj macie, patrz, nagrody, patrzcie ile torbów tu jest. Widzicie to, jak Tabor się postarał? Patrz, tak chodzi i się stara. Piękny człowiek, to jest to. Najniższe skoki wam ominąłem, bo dopiero zaczynamy nagrywać. Macie 1,20 m i zaczynamy nagrywać. Zobaczcie, jak to jest wysoko. Oj, minimalnie, ale nas nie interesuje, jak ktoś przeskakuje i zahacza. Nas interesuje, jak ktoś przeskakuje i się wywala. To nas interesuje, także czekajmy na to. Potem dał radę, to nie oglądamy. Banan lotnik, on to przeskoczy pewnie. Oj, nie dał rady, to już nie wiem, czy ktoś wyżej da radę. Możecie u tego pana o tu zobaczyć film. U Tabora to ja skoczyłem 1,10 m. Chłopaki są już wyżej, już jest na 1,20 m, także już bym nie wygrał, jakbym startował, ale ja się poświęcam na was, nie startuję i nagrywam. To wszystko jest dla was. Ten się tu pcha pod kamerę. Ja się... On też tu nie, jest. Nie, i ty się pchasz w dolny pod on kamerę. On też tu jest. I jeszcze zgapia film ode mnie. No jeden zgapiłem, a ten ty zgapiasz ode mnie, żeby nie było. Żeby na zmianę, bo ja jeden zgapiłem, a nie, teraz ty zgapiasz ode mnie. Wszystkie zgapiasz. Nieprawda. Banan. Aj, mikrometry. No ale kurczę, nikt się tu nie wywala, nie wiem o co chodzi. Widzimy na czerwone pole, to znaczy, że co? Że będzie niebezpiecznie. Pole to już jest moc. Czerwone pole to już jest moc. Tak, to już jest naprawdę wyższy poziom. I dalej skaczą, nadal się nic nie wywala, ja wam pokażę coś fajnego. Patrzcie jaka fajna naklejka. Kill the gówniak. I to oznacza to, że właśnie dzieci małe na hulajnogach wpadające pod rower to są gówniaki. I my je zabijamy, bo wjeżdżają nam pod koła i nie patrzą jak jeżdżą. Także uważajcie na skateparku jak jeździcie, bo możecie kill the gówniaka jakiegoś. Uwaga, inna perspektywa, zobaczymy. Pyk. No i nie dał rady. No i wygrał ten majster i ma problem, bo wygrał rurę i gdzie on sobie ją wsadzi? Na plecy i do domu, heja. Ale no ładnie skoczył, zobaczcie ile skoczył. Skoczył 1,45 m, no ale ja nadal czekam na jakieś gleby, a nie takie tam. Ale no gratulujemy. Czy tu zaraz będzie, mam już wyznaczone tym takie pole i będzie zbijak, czyli każdy będzie jeździł i sobie nawzajem próbował wywalić. I na tym to polega, że kto ostatni ustoi na rowerze, wygrywa. Słuchajcie, ja brałem udział dlatego, że jest mniej osób i ogólnie dobrze mi szło, tylko nie chciałem jeździć jak oni, bo tak to jeździł do końca. Ja zacząłem wszystkich wywalać, wywalałem, ale w końcu sam siebie wywaliłem z kogoś, ale jego też wywaliłem, więc no jest git. Zobaczymy, kto to wygra. Zobaczcie, mają zawężony teren, jest coraz ciaśniej,
Powinni już się eliminować, a nie, tak jeżdżą w kółko ci dzieciaki. Kasować się, nie jeździcie! Dobrze, a my im zwężamy teren, patrzcie. Wiecie, o co chodzi? O, macie ciaśniej, dziady. Poczekajcie, to się zaraz rozkręci, to te głupie konkurencje na początku, to tam będzie grubo. No już się robicie w środku. O, tam się eliminują się. Jest agresja! Uuu, ten od kogo wjechał, a sam się skasował. Dobra, już tylko czterech. A miałeś największe szanse tutaj, stary. Patrzcie, jaką fajnie tam się z drona nagra. Skubaniec, od góry będzie miał fajny kadr. Rudy tam jest. Może Rudy wygra. Zaraz im tak zwężą, że będą musieli się atakować. Kurwa! Ale patrz, że mają Peggy i mają najgorsze. Dobra, będę odpalał. Ej, wyjechał! Dobra, grajcie dalej, grajcie. Eryk, kurwa! Dobra, jedno koło. Dobra! No i koniec koło. Rudy wygrał! Nie wiem, że Rudy wygrał. To jest ustawione, coś mi się wydaje, bo on jest tutejszy. I Rudy wygrał takie ciapate opony. Mariusz różowe. Teraz będzie miał ciapatę. Bogaty będzie. Ale dostał. Zarobiste medale. Jakby ktoś chciał coś z drewna zrobić, nie tylko takie rzeczy wyczytane serowo. Wszystko da się tam zrobić, nie? Brawo. Sowa tutaj robi nielegalny handel. Ja nie wiem, czy on sprzedaje woreczkę, patrzcie. On daje, oni płacą. Białe, czarne? Wydaje, że to na pewno nie jest legalne. Deka jest grana, mordo, takich nie masz, Krzychu mi dał. On tu ma jeszcze bardziej nielegalny handel. Deka jest grana. Yeah. No co? Deka jest grana. Uwaga, teraz będą grindy. Tutaj. Ja sobie spróbuję raz, ale nie mam szans, bo wygra ten, kto ma plastikowe Peggy, bo wtedy się dalej jedzie. Nie dojeżdżamy z tej. Robimy go na prawe Peggy. Nie wiem, pokażę wam raz, jak próbuję i tyle. O, ziomek już stówkę zgarnął elegancko. Łatwo, łatwo. Wow! Matto! Oczywiście ja bym to wygrał, ale co się nie napędziłem, to ktoś mi tu zajechał drogę. Po prostu ciężko było z rozpędem i nie miałem plastikowych pegów, więc dlatego przegrałem to wszystko przez to. A teraz mamy best trick na tej przeszkodzie, zaczęło padać, więc jest ślisko, więc mam nadzieję, że w końcu ktoś się porządnie wywali, a nie. Co to za atrakcja? Co to za atrakcja? Ooooo, prawie! Zobaczmy, co ten zrobi. O, tutaj też było świrkowato. Ooooo! Chyba nam jedzie. Co to było? Panie majster! Kurny! Dawaj im naklejki tym mniejszym. Ja ty! Czekaj, czekaj! Kurde! Co banan dał? No jest, upada! Puścimy powoli, puścimy. Dawaj, każdy po ostatniej sztuczce. Ostatnia próba każdy. O, ten będzie dobry. Jo! Dobre. Daj dwa bary. A! Prawie dwa łyki. Dawaj. Ja wiem, ja to widziałem. Ja byłem, jak to przynosił ten chłop. Rudy, co dał? Patrzcie, jedzie BMW, patrzcie, jak go złychać.
Jest moja fura! Wszyscy mi obrawa! Nie nagrałem, ale zrobił dwa bary, akurat włączyłem. Medal na szyję, ale gratulujemy, gratulujemy. To jest właśnie zwycięzca. Dawaj, brawa za niego! Brawa! Niech ma! O tak, widzicie. Dobra! Jak wypada, to zrobiłem parasol z bakieta i dajemy radę nagrać dalej. Tutaj ładnie Ray Light do Baura. Na razie faworyt. Zobaczymy, może się ktoś w końcu powywala, bo zaczął padać. Takie młode zawodniki nawet tutaj startują, jest dobrze. Warto próbować. A miało nie padać, mówili, ale coś mnie okłamał pan Bartosz Tabor. O ty kłamco. Nieładnie, teraz ja moknę, tak? On ma przynajmniej czapkę na ryby, a ja mam tą czapkę na ryby na kamerze. Także no. Jeszcze przez ciebie nie nagrałem, coś fajnego było. Przez ciebie, gościu. Także no. O, i masz szczęście, że chociaż to nagrałem. Bo jakbym nie nagrał, to bym nie nagrał. O, dobrze. Paki, co robicie? Nie wiem. Dawaj, pchaj go tutaj z murka. I pan Paweł będzie. Dawaj go. Dawaj, ja ci zapłacę 5 zł potem. Pchasz go? Dawaj, skocz z nim z murka. Nie? No ale cię miasto jesteście. To po co się tak ubrałeś? Bez sensu. Bo ja uważam na siebie. Aha, po prostu tak. Dobra, nara. Jedzie Rudy na różowych konach. Przypadek? Nie sądzę. Jedzie Brama na desce, nie wiadomo czemu. Oj, prawie. Uważajcie, bo tu jest ślisko. Yo! Kolejnego wygranego, pan w żółtej koszulce, czyli kolejnego lidera. Wszystko się zgadza. Powiedz historię, jak tu przyjechałeś. Generalnie przyjechałem pociągiem do Szczecina. Stamtąd się trochę pobuczyłem BMX-em ziomkiem. I tam w Google Maps stary pisałem, nie? I na autostradę wziął, na S10. Jechaliśmy 5,5 km BMX-ami, bez świateł, obok tirów. Jeszcze na trzeźwo, to był dramat. Więcej tu stary nie jadę. A skąd jechałeś? Z Krakowa. I gdzie spałeś? Pod McDonald'em na ławce, żaden by czym. To są masy. Patrzcie, jaki ma jeszcze numer wyścigowy. Ścigasz się? Na Joe'radzie poleciałem całego Alaina BMX-em. Jest udokumentowany. Ktoś ci jaka obręcz w ogóle z dziurami, pierwszy raz widzę. I tam jest w środku czerwona dętka, czy co? Nie, taka opaska, stary. Ta obręcz jest odchudzona, waży 620 gram, jest 5-komorowa. Ja słyszałem, że ty salto będziesz robił teraz. Ty, ale ja myślałem, że salto zrobić, tylko że ten kąt, hopy... Jeszcze mokro jest, się nie rozpędzi. Po pierwsze, że jest mokro, po drugie, on jest płaski, a ja z płaskiego nie umiem, z kątu zrobić. Jakby to był jakiś chociaż lekki, delikatny kąt, to wiesz, szarto. Ogólnie patrz, tam chciał salto i tam są teraz zawody na najlepszy drinks. Także i tak byś nic nie wygrał. Jakby zrobić salto, to może, no. Ogólnie myślę, że startować, ale chyba nie startuję, bo nie chce mi się, no bo jest mokro. No i ja sobie nagrywam i ja będę miał frajdę z tego, co nagrywam. Dobra, patrzcie, tak to wygląda. Jadą tu i tutaj skaczą, co nie? O, takie coś. Dawaj, Beko! Gościu! Ten wariat, patrzcie, co on za. To jak wysoko poleciał, już go tam nie widziałem. Idę tam nagrać, bo tam nie widać. Wow! O! Ktoś się miesiąc zabył baru? Zobaczmy, co ten pan nam zaprezentuje. Myślę, że jakiegoś whipka. No i się nie myliłem, ale do gleby. Wow, do siadu. Masz ochraniacze? Ty, brawa, ty! O, prawie. Jak on wysoko lata, wariat! Nie gadaj, że masz King Severy! Wow! Wow, ale helikopter. Jeszcze wyżej.
Jak zrobię tajer graba, no to to... Yo! Ole, wysoko też było. Trzecia piątka, po co? Wszędzie to. Wszystko dajcie. No! Ole, wysoko! Słuchajcie, to jest ten szatan, co salto będzie próbował. Naprawia tylko kierę i lecimy jeszcze raz. Dwa bary zrobił, nie nagrałem. Ma medal za dwa bary. Piąteczka. Oni mają... Dwa bary, dwa bary. 1-8, barki, barki. Wow, siadło w końcu. Wszyscy zostaje w rodzinie, tak? AWE BMX reprezentant zgarnia 300 do AWE. Proszę bardzo, proszę bardzo. Niech ma, dajmy mu. Ale możesz się podzielić. A ja zbija pionę. Możesz się podzielić. Nie, sprawdził, czy koperta jest, bo będziesz odkleił, nie? Się nie pieniążki są. Wieczoru, dnia i nocy i poranka. Co za człowiek, jak się odpalił, to już na porządnie. Najlepszy fragment filmu. Dżugan łapie naklejki, a oni się wywracają i zabijają i deptają o nie. 3, 2, 1, zaraz to będzie. Patrzcie to, patrzcie to. Jesteście na to gotowi? Na pewno nie. Nie możecie być na to gotowi. Dobrze. 2, 1. Dymy na skateparku! I kto to wyrwie? Kto to wyrwie? Ale to jest zacięta walka. Dawaj tam! I nadal nie wiem, kto to ma. Nadal nie wiem. Nadal nie wiem. Nie pa, nie pa. Franio rzuca skarpiety. Patrzcie, to jest. Tomak, Tomak? To nie dla mnie. Od razu następny, gościu. Aj, Dżugan, milimetry byś miał. Ja się nie wkam. Ej, kolejna paczka. Nie opłakał. Czapencja. Dżugan, złap coś, jesteś najwyższy tam prawie. Przecież widzę twoją kamerę. Przecież ciebie nie nagrałem! Bo mnie zagadałeś. Dobra, czapka. No rzucaj, nie gadasz. Przeciągasz. Was dla was taką grę. Grę na spostrzegawczość, na zwinność. No zobaczymy. Słuchajcie. Kto pierwszy wejdzie na górę mini rampy, ten zgarnia to czas.
Nie są, nie są! Cicu! Cicu ma czapę. Skate robić panel. A to koniec pierwszej części skateparkowej. Druga część będzie ze streetów. Myślę, że będzie ciekawsza, bo tam, no wiecie, streety to streety. Tu jest park, jest pod rowery przyszykowany. A tam jest czysty spontan. Gleby, wszystko tam będzie. Krew się lała, ręce połamane, głowy urwane. Także czekajcie na drugą połowę. I subskrybujcie. No. On też jechał po autostradzie. Ja jechałem po autostradzie, polecam. Także nie polecam właściwie. Ale to jest nielegalne, to jest nielegalne. Na autostradzie nie wolno wjeżdżać na rowerach, pamiętajcie o tym. Nie bierzcie z nas przykładu. I nie robiliśmy tak oczywiście dla policji, nie to była tylko ustawiona akcja. Tu macie guzik. Widzisz go? Trzymasz go? Tu jest guzik. Tak? Wyrzućmy go, wezmę go i wyrzucę. Nie, bo mi się nie chce to robić. To nie robiłem. Niech tu będzie cały czas. Niech tu będzie, to bierzemy go i wracamy. Elo.